ogólnie cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że w tym filmie zobaczycie sprzątanie i przygotowanie tak pokoi do świąt. Takie lekkie, nie będzie tam za dużo specjalnie. Części. Teraz pokażę wam zakupy, bo wróciłam z Home Bargains, także pokażę wam co kupiłam. W sumie to kilka rzeczy dosłownie, ale tak pomyślałam, że skoro wróciłam, coś kupiłam i w międzyczasie, w trakcie tego filmu wrzucę wam taki urywek z zakupami. Też planuję otworzyć Vinted, też wspomniałam wam już jakiś czas temu, że myślałam o tym, żeby otworzyć Vinted, także wrzucę tam rzeczy, które mam na sprzedaż. I dam wam znać, jeżeli będziecie mieć ochotę, a i wiecie, zobaczmy jak to pójdzie też na Vinted, że pokażę wam zakupy, które zrobiłam. Słuchajcie, dwie siatki wam pokażę za chwilę. Po pierwsze kupiłam taką, nazywa się to tutaj chyba Lazy Susie. To jest takie coś do organizacji, takie kółko, które się kręci. Jest w Ikei, tylko nie wiem czy plastikowe, czy jakieś, ale wiem, że było jakieś czas temu w Ikei. Ja kupiłam to tutaj, bo cena dosyć atrakcyjna, 3,50. Także myślę, że mi się sprawdzi w tych moich niewymiarowych szafkach, bo teraz wiecie, że kuchnię, poprzednią kuchnię miałam z IKEA i polecam wam bardzo serdecznie kuchnię z IKEA. To są po prostu przede wszystkim dobre rozwiązania. Już nawet nie chodzi o, pomijam wygląd, ale słuchajcie, to są dobre rozwiązania, dopasowane też do czasów teraźniejszych.
przy projekcie, tak w międzyczasie, przy projektowaniu kuchni, oni wam na przykład mierzą, gdzie powinna być płyta indukcyjna. Co też poprzednio wam nie wspomniałam w filmach, na przykład płyta indukcyjna czy zlew, to są odmierzone według takich, według takiej miary, żeby na przykład nic wam się nie stało z plecami, żebyście mogli stać odpowiednio, prosto, nie skrzywiać się, wiecie, nachylać. Także to są rozwiązania, oprócz tego, że są bardzo praktyczne, to też rozwiązania, które nie będą mieć jakichś negatywnych konsekwencji chociażby na waszą postawę, na wasze zdrowie i tak dalej. To jest naprawdę bardzo ważne, bo w kuchni, wiadomo, spędza się dużo czasu, tak się wydaje, ale później to ma konsekwencje w przyszłości, także bardzo serdecznie wam polecam. No ale w związku z tym, że ja teraz nie mam kuchni z IKEA niestety i moje szafki nie do końca są super wymiarowe i praktyczne, więc muszę jakieś rozwiązania zastosować. Planuję ją przeorganizować i tam dołożyć takie nerki tak zwane, ale to na pewno nie teraz, bo wiecie, że ja jeszcze nie mam podłogi, a co dopiero, żeby brać się za inne rzeczy. Także kupiłam sobie za 3,50 w Home Bargains, bardzo dobra cena. I kupiłam też taki organizer chyba za funt 99 albo za 2,99, albo 2,99 albo funt 99 i tu można sobie położyć przyprawy. Tak to tutaj możecie zobaczyć. Naprawdę fajny jest ten sklep, jeżeli chodzi o różne takie gadżety. Dodatkowo kupiłam takie batoniki, dlatego, bo są owsiane, więc czasami, wiecie, coś takiego, czy do pracy można zabrać. Ostatnio wam pokazywałam i dzisiaj znowu mam czekoladę Milkę z orzechami. Zwykły klasyk, przepyszna, więc wzięłam. Takie soczki za funt 19, to są dla dzieci. Słuchajcie, ktoś, kto mnie, jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja nie używam kostek rosołowych, ale kupiłam. Miałam ochotę, kupiłam, także teraz trochę poużywam. Gdzie nie gdzie. Co jeszcze tutaj mamy? To już wam pokażę. Cyk. Taką jakąś drobnostkę. Drobnicę mamy i muszę. Oj, wzięłam to i to. Dobra. Już sama zapomniałam, co wzięłam. Wzięłam pastę do zębów, chociaż była zła cena, bo było 79 pi, a w rzeczywistości kosztowała 2,99, ale byłam tak jakby przygotowana, że coś jest nie tak, więc trudno. Holsy, bo na gardło zawsze najlepsze są holsy, na ból gardła. Jeżeli ktoś jeszcze nie jadł na ból gardła holsów i kupuje jakieś tabletki w aptece, to powiem wam, że musicie spróbować. One po prostu działają natychmiastowo. Ulgę dają. Ibuprofen, dwa ibuprofeny. Tutaj jeszcze takie z syropem na gardło, ale to tak bardziej wzięłam, wiecie, jako cukierki. Wika wzięłam dla nas, bo dzieci używałam dla dzieci, a ja pamiętam Wika i przynosi ulgę i nieraz nawet widzicie na gardło jakieś takie rzeczy, można sobie posmarować, także wzięłam. Taki spray do nosa i wzięłam jeszcze też takie olejki do, to się kładzie na mokrą szmatkę i na kaloryfer i to pomaga, wiecie, udrożnić nos. Bateria mi się wyczerpuje, ale w sumie już kończę, także zostało mi tylko to, co tutaj widzicie. Kupiłam Oshi, bo powiedziałam wam kiedyś, że w Home Bargains jest bardzo duża promocja. Za 49 pi te większe, a te mniejsze za 59 pi, więc wzięłam zapach, co chodzi mi pralka i zmywarka naraz. I wzięłam do toalety taką wersję właśnie, taką wersję tej pasty Pink, nie mogę się wysłowić, bo nigdy nie miałam, także zobaczymy, jak będzie działać. Aha, jeszcze jedna rzecz, powiem, skłamała, wzięłam jeszcze takie płatki i one są z mlekiem. W Polsce były też takie batoniki Nesquiki i tak dalej, jak pamiętacie, czyli takie płatki śniadaniowe, które są z takim jakby mlecznym kremem. One były za funta, tu jest aż 6 batoników i 100 kalorii ma jeden, ale bardzo lekkie, także nie czuć nic po takim jednym batoniku. No, ale jeszcze tylko to wam chciałam pokazać i w sumie to by było na tyle. Słuchajcie, póki moje dzieci oglądają teraz bajkę, ja wróciłam wczoraj z Pepko. Wyglądam strasznie, mówię strasznie, ale mam zapalenie krtani, więc kiepsko, chociaż jest już naprawdę dużo lepiej, także myślę, że z końcówka nie będzie trzeba iść do lekarza. Pokażę wam, co kupiłam w Costco, bo kupiłam dosłownie kilka rzeczy, ale chyba fajnych i ciekawych, więc wam pokażę. Muszę wam to pokazać. Jedne rzeczy fajne, drugie może niekoniecznie. Zaraz wam coś powiem. To może za chwilę. Między innymi te mandarynki. Tą zgrzewkę kupiłam za 3,50. To są klementynki. I powiem wam, jak na owoce i warzywa z Costco, które mnie nigdy do tej pory nie zawiodły, to jest naprawdę słabo.
I nie bardzo da chyba się je tak zjeść normalnie, więc po prostu jutro albo pojutrze zrobię z nich sok. Mam sokowirówkę, niestety nie wyciskarkę, sokowirówkę. Ubolewam też nad tym, nie polecam wam sokowirówki, jeżeli ktoś się zastanawia, wyciskarka. No ale wtedy jeszcze nie miałam wiedzy takiej, znaczy wiecie, no nie zorientowałam się dokładnie i kupiłam. Klementynki, zrobię z nich sok, bo się niestety nie nadają tak do, wiecie, delektowania. Na spróbowanie kupiłam takie chipsy ziemniaczane, które są pieczone, a nie smażone. Mają mało kalorii, są smaku barbecue, tak do spróbowania. Wiecie, ja tak lubię coś sobie tam nieraz spróbować. Jak zawsze pomidorki, które też nie są już tak dobre jak w lecie, ale zawsze je kupuję, one są w dobrej cenie i są naprawdę ogromne. Tutaj piję kawkę, zaraz będę robić kompot i jest cały bałagan. Jest koszmar. Na spróbowanie wzięłam takie ciastka, które są, słuchajcie, z Kanady. I są to ciastka o smaku maple syrup, klonowego syropu. I powiem wam, że ogólnie są smaczne. Nie da się tak jakoś dużo ich zjeść. Są smaczne. Mi się wydaje, że do herbaty albo do mleczka idealne. Ale mają olej palmowy, więc za 5 funtów, no po prostu nie. No wiecie co, teraz wszędzie ten olej palmowy jest wsadzony. Kiedyś wam mówiłam, że olej palmowy, pokażę wam tą książkę, dalej wam nie pokazałam osoby, która wyjaśnia, jakie są różnice między tym dobrym olejem palmowym, a tym złym. Ale nie sądzę, żeby to był ten dobry, wiecie o co chodzi. Nieraz jak jest ten właśnie dobry, to jest po prostu tak jakby zaznaczone, że on jest tym olejem dobrym. A, coś co wam bardzo, bardzo, bardzo polecam, w ogóle ten tuńczyk, no nie da się ukryć, że czuć różnicę tego tuńczyka, nie wiem czy to się czyta Rio Mare, czy coś takiego w tym stylu, ale w każdym razie ten tuńczyk w tych różowych opakowaniach, takim brzoskwiniowym opakowaniu, no czuć różnicę. Powiem wam, że no mój mąż, który generalnie on nigdy nie czuje, ja zawsze jak jest coś tańsze, to mówi, że żadnej różnicy nie ma, no to jednak przy tym tuńczyku jest zgodne, że naprawdę wyrazisty smak i bardzo jakoś tak, no bardzo, nie wiem, taki wiecie, przynajmniej po prostu moje kubki smakowe zaspokaja, no bardzo czuć różnicę, bardzo smaczny, taki delikatny, ale o smaku tej ryby tuńczyka idealny, można rzec idealny, on trochę kosztuje, no taka sałatka 7 funtów, taki czteropak, 7 chyba z czymś, wydaje mi się. Tutaj jest jeszcze fasolka, kukurydza, tam jest trochę cebulki, on jest trochę doprawiony do makaronu, tak na szybko ugotowanego. Ja biorę na przykład do pracy jako obiad, można do chleba z masłem, też przepysznie. No to jest po prostu podstawa. Coś dodatek do tego i to jest podstawa. Ta fasolka, kukurydza, wszystko jest idealne, więc bardzo wam polecam. Również coś, co się bardzo opłaca, to jest Dettol 5 z czymś kosztuje. 4 coś bez VAT-u, 5 z czymś z VAT-em, także chyba najtańszy widziałam 6 funtów w jakiejś markecie, także przy okazji wzięłam ten Dettol, na promocję oczywiście 6 funtów. No i coś, co wam też chciałam pokazać, że wzięłam taki płyn do prania, to jest seria Ariel, ale kiedyś patrzyłam, obok tych płynów przychodziłam jeszcze w listopadzie i sobie myślę, kurczę, ani będę brała, te ceny jakoś super się nie różnią. Po czym widziałam, nie pamiętam już na jakich mediach społecznościowych, albo YouTube, albo Instagram, widziałam jak nie Esia, mi się wydaje, że jest to youtuberka chyba, którą wszyscy znają z Londynu, mieszka w UK, a dokładnie w Londynie, właśnie zaznaczyła, że ma ten proszek, płyn do prania z kostką. I tu jest taka seria Professional. I to jest właśnie coś, co odróżnia ten płyn od tego płynu, który dostaniecie w hipermarkecie, że on jakby jest taki bardziej, wiecie, solidny. Nie wiem, jak to nazwać, ale z tego co pamiętam, bardzo go polecała właśnie nie Esia. Powiedziała, że on jest taki dość, że mega wydajny, to jeszcze idealnie usuwa wszelkie plamy. A my teraz mamy obecnie, zwłaszcza z białymi rzeczami, no taki, wiecie, mały kłopot, że po prostu jest tam jest to niewyprane, a nie chcę się tak jakby namaczać, kupować wanisza i namaczać, więc pomyślałam, że właśnie spróbuję tą serię Professional i zobaczymy, czy on zadziała, czy wtedy usunie, tak wiecie, idealnie to wszystko z tego białego prania, chociaż on jest do koloru, ale jakoś tak wiecie, na szybko, bo ja się naprawdę słabo czułam i sobie myślałam, okej, bierzemy to, co jest. To kosztowało 14 funtów za 4,5 litra. Także mega się opłacało, no bo te proszki chyba po 8 funtów na tych promocjach są,
za 2 litry, także 2 razy mniej, także naprawdę spoko to się opłacało. Ciekawe jak to działa, no ja już oczywiście nastawiałam jedno pranie właśnie teraz, białe, także jestem bardzo ciekawa. I kosztowało to tylko 14 funtów, takie olbrzymie opakowanie, a Dettol nie kosztował 5, coś tylko 4,50, także też się mogę opłacał, bo tak jak mówiłam, mam 6 funtów na promocji, także bardzo, bardzo się wtedy ta chemia faktycznie opłaca tam. I coś, co zapomniałam wam pokazać, to jeszcze jest taki cottage pie, tak mi się wydaje. Taka angielska zapiekanka z mięsem wołowym, ona za 12 funtów kiedyś ją mieliśmy, także całkiem niezła. Jeszcze kupiłam takie duże pudełka oliwek, ostatnio nie mogę znaleźć takich zwykłych oliwek, wiecie, no nie byłam w Marku Spencerze, a w Marku Spencerze bardzo wam polecam, no ale teraz wziąłam na spróbowanie te, bo widziałam u Beatki z Little Max Family, że kupiła też 2 opakowania, także zrobiła mi smaka i je wzięłam po 6 funtów, ale są naprawdę całkiem, całkiem spore, jak widzicie, także też będą do, nawet do tej sałatki, wiecie, do tej sałatki, już wam pokażę, tu coś widać. Myślę, do tej makaronu i do tego tuńczyka też sobie wrzucę oliwki i będzie całkiem, całkiem niezły zestaw. Także to tyle. Co wam pokażę, ale to już nie kupiłam w Costco, tylko zamówiłam na Amazon do podłogi, do drewna. Też zobaczymy, tak chcę to jakby zaimpregnować, wiecie, tak nawilżyć to drewno. Także spróbujemy tego produktu Dr. Beckman i zobaczymy, czy się sprawdzi. No i takie polecenie, jakie wam chciałam powiedzieć jeszcze do tego filmu, który nagrywam chyba z tym sprzątaniem i organizacją, także coś tam chyba wydaje mi się, że razem skleję i będzie ok, mam nadzieję. Dajcie mi znać oczywiście, czy było w miarę ok. Do zobaczenia, pa! Dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale. Pa! Muah.